Dzisiaj przy użyciu takiego prostego urządzenia, jakim jest kamera termowizyjna, sprawdzę, jak wyglądają, jak funkcjonują podłogówki, czy skutecznie odpowietrzyliśmy. To jest po pierwsze. Wczoraj odpowietrzaliśmy sobie podłogówki. Dzisiaj zostały uruchomione i przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzę, czy faktycznie wszystkie funkcjonują tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Znajduję się w tej chwili na piętrze tego budynku. Jak widać, podłogówki grzeją, te ciemne pola to zawsze gdzieś coś tu leży, trwają prace wykończeniowe, inwestor sobie ociepla poddasze, wszystko hula, aż miło, bardzo ładnie podłogóweczka pracuje, jest to pierwszy dzień grzania. Więc tutaj też nie puszczamy jakiejś zbyt wysokiej temperatury. Jak widać, 25 stopni. Maksymalną temperaturę, jaką kamera łapie. Wszystko śmiga. Zaraz zejdę na parter i zobaczymy, jak na parterze to wygląda. Bardzo fajnie. Tutaj leżą jakieś klamoty, ale pod klamotami widać też jest ciepło. Tu jest ciekawa rzecz. Leży deska. I pod deską się też grzeje. Teraz znajduję się na parterze. Jest duży salon. Jak widać, podłogówki pracują. Grzewamy dom. Około 22 stopni w tej chwili złapałem najwyższą temperaturę. To jest nigdy niemiarodajne. W każdym bądź razie podłogówki na parterze, jak widać, śmigają. Nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko grzeje. Każda pętla po kolei. Także jutro już będzie tutaj ukrop. Kocioł jest w tej chwili puszczony, idzie pełną mocą. Kocioł pelletowy oczywiście. Pomieszczenie po pomieszczeniu przechodzę i wszystkie podłogówki śmigają bardzo ładnie. Pełen sukces. Super. Super, 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 super. Idę do kotłowni. Znajduję się w tej chwili w kotłowni. Kotłownia oparta o kocioł pelletowy Sasbio Compact 15 kW. Współpracujący ze sprzęgłem hydraulicznym. Piętro, jak i parter. Osobne zawory mieszające za sprzęgłem, które umożliwiają nam precyzyjnie określić temperaturę wody płynącej w podłogówkę. Przed chwilą widzieliście, że podłogówki grzeją i funkcjonują. Jest to pierwszy dzień, tak na dobrą sprawę, wygrzewania tego budynku. Sterownik pokojowy nie jest jeszcze zainstalowany z tego względu, że chcemy zagrzać ten dom, zobaczyć, jak faktycznie się zagrzeje, jak faktycznie się porozkładają temperatury. Dopiero myślę, że sterownik pokojowy zostanie zainstalowany pod sam koniec prac wykończeniowych, tak żeby go czasem ekipy, które będą się tu znajdowały, bądź sam inwestor po prostu nie uszkodził. Oczywiście zainstalowaliśmy sprzęgło hydrauliczne z dwoma zaworami mieszającymi, trzydrogowymi, opartymi o siłowniki firmy SB, pompy Grundfossa. Tam w tylnej części widać na dole pompę kotłową. Tu mamy pompę na parter, pompę na piętro. Schładzacz oczywiście jest. Oczywiście mamy zainstalowaną pompę do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. 200-litrowy zasobnik wylądował w tej oto kotłowni. A i tak to w sobie wszystko wygląda. Śmiga. Funkcjonuje. Kociołek idzie pełną mocą.
jak faktycznie idzie pełną mocą. Płomień bardzo długi. Dawka peletu została zwiększona, dzięki temu kocioł się dość szybko nagrzewa, utrzymuje zadaną temperaturę, jednocześnie nie ma takiego falowania w tych temperaturach, że raz jest wysoka, raz jest niska, raz się pompy załączają, raz się pompy wyłączają. Wszystko funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc można określić to jako pełen sukces. W roku 2020 jest to ostatnia inwestycja, którą musieliśmy zakończyć i zaraz w styczniu zaczynamy realizować kolejne pragnienia i marzenia naszych klientów. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam.